Witam. Wikingowie to tematyka, która wielu ciekawi, ponieważ weszło to około miesiąc temu. No i chociaż nie miałem zamiaru nagrywać obecnie filmików, ponieważ nie mam odpowiednio dobrego sprzętu. Ten lapek trochę jest za wolny, zamulałoby troszkę efekty dźwiękowe i graficzne, byłyby słabe. Ale jednak zdecydowałem się nagrać tak na komórce troszkę pogadankę. Na chwilę tutaj coś pokażę. A później to się, nie wiem, może gdzieś się przejdę przy okazji i już z głowy, znaczy teraz też mówię z głowy, ale później też z głowy powiem resztę. Myślę, że jeżeli zastosujecie się do tych wskazówek, to będzie Wam łatwiej, sprawniej i szybciej szło rozwijanie tych osad. Weszło to mniej więcej miesiąc temu, czy coś koło tego. No i zrobiłem już 4 osady. Właściwie 3 osady zrobiłem i 4 rozpocząłem wczoraj wieczorem. Tak, i już mam tu Yggdrasil na drugim poziomie i to się jakoś rozwija. Kamień runiczny jeszcze na pierwszym, ale po skończeniu 4 będę już miał na drugim. A po skończeniu 5 chyba już nawet na trzeci poziom będzie można wrzucić. Więc małą pogadankę zrobię. Tutaj początkową osadę mam. Tym razem trafiło mi się dość szczęśliwie, ponieważ jeszcze rozszerzeń nie kupowałem, bo to wieczorem prawda ustawiłem na noc. Trafiło mi się dość szczęśliwie, ponieważ żadnych przeszkód nie miałem na początku. Zwykle na początku miałem przeszkody. Jest to właśnie moja osada numer 4. Trafiło się bez przeszkód, a w sytuacji, gdy nie ma przeszkód, dobrze jest zrobić to w taki sposób, żeby ustawić właśnie podobnie jak tu. Dzięki temu można dwójkę wytwórcy toporów postawić. Wprawdzie jest mały obrót monet, prawda? Ponieważ te domki niewiele robią na 4 godziny. Jednak mając taką sytuację, można 3 razy po 4 godziny 2 razy zrobić i liczyć przy okazji, że wejdzie przemnożone razy 4. Myślę, że mało osób stawia dwójkę tutaj na początku. Właściwie to chyba byłoby niemożliwe, gdyby były jakieś przeszkody. No okej, dobra, jakby tutaj była przeszkoda lub jakoś inaczej wygodnie ustawiona w miarę, to jeszcze dałoby się ustawić właśnie dwóch toporników na początku, ale jest to dość trudne. No dobra, zbierzemy tutaj już. No nie przyfarciło tym razem. Mam 4. osadę i obecnie mam bonus 7,5% na razy 4. No i w taki sposób właśnie można ustawić. Jeżeli są jakieś przeszkody, nie ma problemu, wtedy ustawiamy w taki sposób, że jest jeden topornik, 7 dom szałasów się ustawi, no i wtedy jedziemy z tematem. Tutaj jest kwestia wyboru, czy się idzie najpierw w rozszerzenia, czy na przykład idzie się od razu, odblokowuje się technologię ołtarzy, prawda? Ja osobiście mam taką taktykę, że na początku, jak już wyprodukuję te 10 toporów, to idę w 2 rozszerzenia najtańsze za toporki. No i gdzie tutaj wezmę? Które wezmę? No chyba tutaj wezmę i jakoś to rozszerzę później. Mógłbym też jakoś tu, ale w tym kierunku będzie mi się dobrze rozbudowywało, ponieważ tutaj jest czyściutko. Później ewentualnie dobuduję. Także tutaj wezmę 2 rozszerzenia. Te najtańsze. Za toporki i w tej sytuacji już za toporki nie będę wykupywał rozszerzeń. No i tak wygląda sytuacja. No jeszcze może pokażę, jak to ustawię. Najpierw ustawię oczywiście kolejne toporki, niech się robią na 4 godziny. Ważne jest, żeby ustawiać na krótszy czas. No bo jeśli dłuższy czas, to wtedy jeśli przyfarci to i razy 4, to rzeczywiście jeszcze więcej będzie naprawdę ładny bonus. Ale gdy ustawiamy krócej, to mamy więcej szans na te poczwórne i uważam, że lepiej właśnie w taki sposób działać, ponieważ mamy wtedy, jesteśmy bliżej po prostu zakładanego targetu, czyli tego ile czego potrzebujemy, prawda? No i tutaj co zrobię? Jeszcze szałasów, ołtarzy nie mogę żadnych stawiać. Trzeciego wytwórcy toporów nie będę stawiał, więc podejrzewam, że w tej sytuacji po prostu dobuduję jakieś domki, jakieś szałasy, jakoś je połączę. Nie będzie tutaj mega ekonomicznie. A może w ten sposób? Jeszcze zobaczę.
Może w ten sposób zrobię. Tu chyba będzie w miarę ok, chociaż będzie troszkę i tak niewykorzystanego terenu, ale tutaj się tym nie przejmujemy, ponieważ to będzie tylko tymczasowe, żeby coś się po prostu robiło, żeby coś było. No i tutaj myślę, że raz, dwa, trzy. O, i tutaj całkiem przyzwoicie, zawsze troszkę dodatkowej kasy wpadnie, pomimo tego, że nie mamy jeszcze ołtarzy. Zastanawiam się, czy tutaj by dało radę coś pokombinować, żeby tu wsadzić, ale chyba nie będzie to możliwe. Nie, raczej nie będzie to możliwe. A jakbym to tu wpakował jakoś. No jeszcze zobaczę z ciekawości. Czasem lepiej robić coś tak niż w pamięci. Jak tak bym zrobił, to co? To niewiele mi daje. A jakbym tu tak. O! O, i tutaj całkiem przyzwoicie wyjdzie. No widzicie, czasem lepiej popróbować, troszkę pokombinować, nawet jeżeli nie ma się jakiegoś pełnego zarysu. A dzięki temu tutaj wpakuję w taki sposób domki. Chociaż tutaj jednego nie będę i tak mógł. Czyli właściwie i tak nie ma rewelacji. No dobra, jedno puste zostanie. Chociaż mogę zrobić tak, że to mi się może później przydać przy rozbudowie ołtarzy. Chociaż właściwie teraz nie będę będę potrzebował miejsca, a później jeszcze miód będę musiał postawić, więc właściwie tutaj dodatkowe nie jest mi potrzebne. No ale niech na razie sobie tak stoi. Teraz na 4 godziny tutaj ustawiłem. Później na kolejne 4 godziny ustawię. Ołtarze oczywiście odblokuję za 10 toporków za 4 godziny. A dalej będziemy zbierać na wytwórnię miodu pitnego. I myślę, że dzisiaj postawię bez problemu. Z osadami to tak jest, że im więcej się osad zrobi, tym mniej czasu jest na skończenie danej osady w wyznaczonym czasie. Takie utrudnienie jest to związane z tym, że bonus jest coraz większy z każdą ukończoną osadą, chyba do 25% wzrasta. No i wtedy jak wzrośnie do 25%, to prawdopodobnie czas na ukończenie osady już nie będzie wzrastał. Ale zasada jest podobna, jeżeli nie ma się jakiegoś pecha wyjątkowego, to powinno to iść w miarę sprawnie. No to tutaj przerwa. I resztę tematu, jak dalej proponuję iść z tą osadą, jaką taktykę robić, dam w drugiej części filmiku, którą zmontuję tutaj, połączę razem z tą i wypowiem się, jak to dalej będzie robione. Myślę, że nawet bez oglądania tego bezpośrednio, jak to robię, a wysłuchanie poprzez wysłuchanie moich rad, myślę, że będzie można bez większego problemu ogarnąć temat i zbudować tą osadę sporo przed czasem. Ja osobiście robiłem, no 3 osady miałem. Pierwszą osadę to chyba najwolniej zrobiłem, chyba 4 dni przed czasem, coś koło tego. Drugą 6 dni przed czasem, trzecią jakieś 4 czy 5 dni. Mogło być lepiej, ale po prostu byłem trochę zajęty innymi rzeczami, więc troszkę dłużej wyszło. Jednak jest to czas, który myślę, że wielu zadowoli. Te osady oczywiście będą robione, były robione i będą robione bez wydawania żadnych diamentów, bez jakiegoś maksymalnego ciśnięcia, na przykład produkcji miedziaków za 15 minut czy za 5 minut. Nie, normalnie na luzie to idzie zrobić bez większego nakładu, wystarczy po prostu wiedzieć, co się robi. No i tyle w temacie. Także zapraszam do drugiej części, którą niebawem nagram. Pada deszcz, pogoda jest niezbyt przyjemna, dlatego do biblioteki się udam. A nie, zamknięta dzisiaj. A nie, fotokomórka zawsze była, no. A dobra, idę. Znajdę sobie jakieś wygodne miejsce. I tutaj wypowiem się na temat dalszego postępowania w Wikingach.
tutaj jest w miarę... No jest taka pogoda, że nikomu nie chce się chodzić. Włącznie z biblioteką. Swoją drogą pada teraz deszcz, dużo śniegu jest, a wieczorem ma być mróz. To nieźle. Nieźle później się zrobi. A tutaj w bibliotece jest fajnie, w wielu miejscach można za darmo korzystać z laptopa, internetu. No ale nie korzystam, no bo jakoś nie lubię się logować w miejscach takich. No dobra. Gdzie by tu usiąść? O, tutaj. Taka mała wnęka. To sobie tu usiądę. I się wypowiem, co tam dalej z tymi wikingami. Trochę się zmachałem, bo przedzierałem się przy wodzie, a tam nie odśnieżyli i przez zaspy szedłem. No i muszę przyznać, że będę miał pranie, bo normalnie wpadłem po kolana aż w śnieg, ale mniejsza o to. Czyli tak, w pierwszej części doszliśmy do tego, no butujemy te toporki, muszę oddech odzyskać. No i jak mam już te towary, no to właśnie wtedy robimy wszystko, żeby odblokować ołtarze i miód, prawda? No i trzeba to tak zrobić, żeby w miarę było zrównoważone, jeżeli chodzi o miedziaki. Bo jak dwóch toporników postawiłem, to szybko mi tych miedziaków ubędzie, szczególnie, że nie mam jeszcze ołtarzy. Ale pewnego kopa to dodało. I są dwie opcje. Albo zostawić jeden topornik i robić dalej do miodu, albo zostawić dwóch toporników, a później na przykład około godziny 18 przed wieczorem wyburzyć ich, postawić same domki i ołtarze i naprodukować monet, żeby w nocy postawić już dwa razy topornik, a może jak zostanie trochę, jak już nazbiera się tych toporów i odblokuje miód, to wtedy miód i topór by się postawiło. Ilości w zależności od tego, ile będzie do kolejnych technologii potrzeba, także tutaj są różne kombinacje. No i to dotyczy zarówno tych mniejszych domków, jak i większych. Jeżeli mamy okazję postawić więcej, czy to ołtarzy, czy targowisk, to robimy to w taki sposób, że jeżeli jest możliwość postawić więcej, to nawet te zwykłe domki mogą być niepodłączone do drogi, jeżeli upakujemy tego więcej, ponieważ ołtarze, jak i targowiska dają niewspółmiernie większy zysk miedziaków. Ja różnie robię, w zależności od sytuacji. Czasem podłączam, czasem nie. Po prostu zależy, jak jest układ terenu, jak co pasuje. Jeżeli są na przykład przeszkody i nie da się za bardzo czegoś podłączyć, to tam właśnie można upakować te domki niepodłączone. A w innych miejscach produkować miedziaki. Ja w tym moim układzie zwykle robiłem tak, że robiłem zrównoważoną produkcję na początku. Czyli jeden toporek, trochę miedziaków i to wszystko w miarę było zbalansowane na początku. Tutaj dostałem tym razem łatwiejszy teren na początku, dlatego dałem radę postawić dwóch toporników i myślę, że jak dwie produkcje ukończę, około godziny 18, wyburzę toporników i przez jakieś 6 godzin będę robił godzinne produkcje z ołtarzy. Myślę, że tych ołtarzy troszkę napakuję, no bo nie będą ludności zabierać budynki produkcyjne. No i później to zależy. Jeżeli trafi mi się razy 4, chociaż raz, to wtedy już będę w stanie odblokować nie tylko ołtarze, ale i miód. Tak mi się wydaje, tak na oko mówię. Jak odblokuję, to wtedy już na noc postawię jeden topór, jeden miód. No chyba, że będzie dużo toporów miodu brakowało do kolejnych technologii. Tutaj taktyka jest, tutaj troszkę trzeba myśleć, prawda? Taktyka musi być uzależniona od tego, jak nam się rozłoży zapotrzebowanie na towary w przyszłych technologiach, prawda? No i jak się naprodukuje tych miedziaków, żeby na noc ustawić te mniej więcej dwie produkcje, to później jakoś to już poleci, prawda? Jeśli chodzi o rozszerzenia, to mam taką taktykę, że pierwsze dwa razy, oczywiście za diamenty nie kupujemy, nie warto, naprawdę, szczególnie, że to resetuje się przy kolejnych osadach. Jakby się nie resetowało, to pewnie bym kupił za diamenty, jakby to był jednorazowy wydatek, ale żeby co osady robić, nie ma sensu, naprawdę. No i dwa pierwsze właśnie rozszerzenia za topory kupuję, za jeden topór i za 5, taniutkie. Dwa kolejne za
jedną jednostkę miodu i 5 jednostek miodu. Natomiast później ja mam taką taktykę, że za wełnę nic nie kupuję rozszerzeń. Po prostu jak dochodzę do produkcji rogów, to wtedy kupuję tyle, ile wlezie. Po prostu wykasowuję inne produkcyjne, stawiam mniej więcej 6 rogów i po prostu robię te rogi, ile wlezie. I odblokowuję rozszerzenia mniej więcej do takiego etapu, że brakuje mi do końca 4 rozszerzeń. Coś w tym stylu. Oczywiście jakby się uprzeć, zawsze można troszkę mniej, na przykład do 5, do 6 jak zostanie, a ostatnio zrobiłem do 3. Dlaczego tak robię? Ponieważ lubię komfort w rozbudowie. Jak jest więcej terenu, no to łatwiej wtedy to rozpędzić. Ważne jest, żeby jak najszybciej dojść do tych toporków i postawić te rozszerzenia, prawda? Za toporki. Co ja mówię? Nie za toporki, tylko za rogi. No tak. I przy czym trzeba pamiętać o zrównoważonej produkcji. Trzeba obliczyć, ile nam brakuje przez te kilka technologii, zarówno tego miodu, jak i toporów. I jeżeli na przykład już mamy odpowiednią ilość toporów, no to kasujemy je i dostawiamy miód, prawda? I to wszystko dotyczy też kolejnych technologii, ale jak dojdziemy już do tych... No i sytuacja jest też prosta, że jak dojdziemy do tych większych domków, 3x3, już nie pamiętam nazwy, to oczywiście dobrze jest skasować te zwykłe domki, przestawić się na te 3x3, z tego względu, że zajmują one mniej miejsca, dają mniej miejsca w stosunku do generowanej ilości ludności, prawda? I warto je wtedy postawić i można wtedy zyskać jakieś miejsce, żeby postawić coś dodatkowego. No i później, jak już postawimy te rogi, mniej więcej 6 rogów, to oczywiście na początku nie da rady pewnie, bo nie ma miejsca, ale później dostawiamy, prawda? I bierzemy te rozszerzenia, żeby postawić ich mniej więcej tyle, żeby były 4 do końca. I wtedy już będziemy mieli wystarczająco dużo terenu. Jak już te rozszerzenia wykupimy, to później obliczamy, ile tych toporów mamy do końca wszystkich technologii, ile tych rogów mamy do końca wszystkich technologii. No i produkujemy, prawda? Jak już wyprodukujemy, wywalamy i później robimy analogiczną sytuację z toporami i miodem. Obliczamy, ile do końca wszystkich potrzeba. I jeśli jest taka sytuacja, że na przykład potrzeba do końca wszystkich technologii miodu tylko 100, a toporków na przykład 300, no to w takiej sytuacji stawiamy to w podobnym stosunku, żeby wartość oczekiwana po prostu była osiągnięta w podobnym czasie. Oczywiście można też to tak zrobić, że uprzeć się na jeden lub na drugi. Ale osobiście bym radził właśnie postawić zarówno miód, jak i toporki, już po ogarnięciu sytuacji z rogami. Z tego względu, że w trakcie produkcji tych towarów będzie można już kolejne technologie odblokowywać. Te totemy, chociaż totemy to jeszcze były przed tymi rogami, prawda? Ale co tam dalej było? Targowisko jest przydatne, prawda? Nie jest może jakieś rewelacyjne, ale jest lepsze od ołtarzy. Ale w zależności od układu terenu warto też ołtarze w jakichś miejscach zostawiać. To wszystko zależy od po prostu tego, jak wygląda sytuacja. Natomiast targowiska dają dużo dyplomacji, co też jest przydatne przy odblokowywaniu kolejnych technologii. No i jak tak się przejdzie, to później dochodzi się do wełny zwykle, prawda? Jak się wełnę odblokuje, to później dom klanu zwykle potrzebuje trochę wełny, chociaż zdarzały mi się sytuacje, że nie potrzebowało. No ale do tego czasu warto już mieć ogarnięte wszystkie, cały miód i całe toporki, żeby mieć to z głowy. Później stawia się tyle wełny, ile się chce, odblokowuje się co trzeba i dalej już się bezproblemowo jedzie do końca. Jeśli chodzi o ostatnie zadanie, to sytuacja jest też prosta. Nie trzeba mieć jednocześnie tak dużej ilości dyplomacji, jak i 6 towarówek. Wystarczy, że najpierw uzyska się tę dyplomację, czyli wcześniej na przykład usuwając towarówki i stawiając na przykład targowiska. Za pomocą targowisk szybko się tą dyplomację zrobi, ponieważ godziny się budują. Niektórzy bawią się w wierzby, ale wierzby się 8 godzin buduje, dlatego nie polecam tego. No chyba, że ktoś chce na noc postawić, no to jeszcze jakoś.
No i jak to się pobuduje, to później zburzyć można tam dyplomację bez problemu, te targowiska, i postawić budynki towarowe i mamy zaliczoną osadę. Ja tą osadę ostatnio skończyłem właśnie chyba 4 dni przed końcem, poprzednią 6 dni przed końcem, bo miałem więcej czasu i w miarę sprawnie to idzie, pomimo tego, że dopiero 4. osadę rozpocząłem, to myślę, że już taktykę w miarę dobrą opracowałem, dzięki czemu nie muszę jakoś się wysilać. Jeśli chodzi o nastawienie miedziaków, najbardziej opłaca się nastawiać te najkrótsze produkcje, 5 minut lub 15 minut, ale to jest, idzie się zajechać, szczególnie, że ja gram na 8 światów, dlatego ja ustawiam za dnia na godzinę, natomiast w nocy na 8 godzin. Niektórzy właśnie jeszcze kombinują tak, że za dnia produkują tylko i wyłącznie miedziaki, bez żadnych towarówek, a na noc stawiam towarówki, ponieważ 8-godzinne miedziaki nie są korzystne. No bo tam w przeliczeniu po prostu nie ma tego za dużo, ale osobiście tak nie robię, bo po pierwsze mi się nie chce, po drugie w tym czasie trzeba dodatkowo budować te towarówki, dodatkowo robić przemeblowania, a mi się po prostu nie chce. Ta taktyka, którą opowiedziałem, jest wystarczająca, żeby bez żadnego problemu zrobić sporo przed czasem te osady, no i zaoszczędzić czas, przy okazji więcej kabieli rulicznych zdobyć, żeby szybciej te ulepszenia do Yggdrasila, żeby szybciej tych emisariuszy złapać. Zobaczę też, jak w przyszłości to będzie działało. Pożyjemy, zobaczymy. No i cóż, no, nagrałem ten filmik jako pogadankę, a nie pokazując dokładnie na przykładzie swojej osady, no bo na razie ten komputer mam troszkę taki za wolny, za bardzo za mula. Internet też troszkę tnie, dlatego osobiście po prostu, jeśli miałbym byle jak nagrywać, to wolę w ogóle nie nagrywać. Lub na przykład po prostu wypowiedzieć się tak jak teraz. No i co tu dalej? Myślę, że tutaj w miarę wszystko jest jasne. Taktyka, jakiś zarys został przedstawiony. I to, co ważne, jest też oczywiście to, żeby wybierać odpowiednio te tereny przy odblokowywaniu, żeby jakoś to połączyć, żeby starać się, żeby po prostu teren był jak najbardziej wykorzystany, jak najlepiej wykorzystany i żeby to jakoś szło do przodu, żeby nie było żadnych przestoi na przykład. Nie można doprowadzać do przestoi takich, że brakuje nam miedziaków na produkcję towarów, a towarówki stoją. Wtedy tracimy tak naprawdę. Więc to też jest ważne. No i tyle w temacie. Myślę, że jakoś to przedstawiłem. Mam nadzieję, że niektórym to pomoże. No i zapraszam na kolejne filmiki. A w przyszłości wkrótce oczywiście będę też na lepszym lapku to nagrywał, na lepszym nacie, jak ogarnę lepsze warunki. I na pewno ciekawie jeszcze to zaprezentuję, ale wiele osób mnie prosiło właśnie, żebym nagrał chociażby taką pogadankę na ten temat. No, w takiej sytuacji zdecydowałem się nagrać. No i mam nadzieję, że niektórym to pomoże. Jakby były jakieś pytania, to można się pytać na przykład w grze czy coś, prawda? Okej, to dzięki za uwagę i zapraszam. I zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Na razie, pa! Jeszcze taki mały edit co do początkowej osady, ponieważ na początku tam pokazałem, na szybko ustawiłem, ale tutaj jeszcze chciałem pokazać, że zawsze da się, co, jak się pomyśli, to da się troszkę lepiej zrobić. Tutaj właśnie drogę usunąłem, mogłem przesunąć, tutaj wrzucić topornika, dzięki temu żaden domek nie jest odcięty i w tej sytuacji, mając 86 populacji dostępnej, będę mógł właśnie zaraz po odblokowaniu ołtarzy usunąć raz, dwa, 16, to będzie 32, 48. No, będę mógł tylko dwa ołtarze postawić, ale na początek to i tak będzie spoko, zawsze będzie więcej kasy. Chociaż teoretycznie może nawet będę mógł więcej ustawić, jeżeli odetnę całkowicie domki. Ale tutaj nawet wydaje mi się, że to nie będzie zbyt korzystne, ponieważ taka ilość domków nawet troszkę kasy da. Także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Taki mały edit, zawsze można lepiej zrobić, jeżeli troszkę się pomyśli, pokombinuje.